Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Tydzień zamykamy z wizytą, oczywiście w przenośni w gminie Tymbark, dlatego że dziś naszym gościem jest Paweł Ptaszek, wójt właśnie tej gminy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. I zaczynamy rozmowę dzisiaj od projektu, który pan zaproponował i trochę wyprzedził to, te zapowiedzi związane z tym, co mówi rząd i Wydział Rolnictwa, resort rolnictwa. A propos deszczówki, bo tutaj będzie można dostać od gminy, okazuje się, jeśli oczywiście radni się zgodzą, pieniądze na zbiorniki na deszczówkę. Oczywiście walczymy w ten sposób z suszą. Tak, panie redaktor, istotnie wyszliśmy z tą propozycją do mieszkańców. Wyprzedziliśmy inicjatywę rządową o kilka dni czy kilka tygodni. Ja powiem, że ten pomysł mikroretencji w przestrzeni publicznej gminy Tymbark pojawił się na sesji lutowej z inicjatywy radnej z Tymbarku, pani Anny Smagi-Tryjanowskiej, która ten temat jako pierwsza publicznie wywołała. Radni na ostatniej sesji w maju zatwierdzili program po wejściu w życie w Dzienniku Ustaw. Myślę, że na przełomie czerwca-lipca rozpoczniemy nabór wniosków od mieszkańców. No właśnie, no bo tutaj można dostać 400 zł na zbiornik, ale jaki to ma być ten zbiornik na deszczówkę? Tak, założenia naszego programu są proste, bo ponieważ jest to program pilotażowy, pierwszy program, chcemy objąć wyłącznie zbiorniki naziemne o pojemności minimum 1000 litrów i dofinansowaniem obejmujemy do 80% kosztów koniecznych do poniesienia takiego zakupu, nie więcej niż 400 zł. Taka kwota powinna wystarczyć na zakup zbiornika, montaż, szacujemy, że to jest kwota na rynku około 500-600 zł. Także myślę, że ten program będzie cieszył się zainteresowaniem. Dodam, że mamy środki w tegorocznym budżecie zapewnione dla około 150 domów, czyli 10% nieruchomości mogłoby zostać objętych tym programem już w tym roku. Tak jak tutaj mówiliśmy, już został zapowiedziany także rządowy program, który mówił też o zbiornikach podziemnych, które mogą być też większe, mniejsze, różnego rodzaju te zbiorniki mogą być rzeczywiście. Pytanie, czy te dwa programy gminny, rządowy będą się wykluczać, czy niekoniecznie? Ja mam nadzieję, że one będą kompatybilne ze sobą. Będzie można łączyć te dwa źródła dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nie znamy szczegółowych założeń programu rządowego, ale mamy nadzieję, że mieszkańcy będą mogli pozyskać dwa źródła dofinansowania. Natomiast wydaje się, że program rządowy będzie obejmował szerszy zakres inicjatyw, bo i oczka wodne, i wykonanie drenaży. My na razie skupiliśmy się w gminie tylko na zbiornikach naziemnych. No właśnie, to jest pomysł na to, żeby walczyć z brakiem wody, które rzeczywiście w większości gmin już się pojawia, także w tym barku, z tego co wiem. Idziecie dalej, jeśli chodzi o na przykład retencję, czy będą budowane w gminie gminne zbiorniki retencyjne? Takich zbiorników nie przewidujemy. Nie jest to też do końca zadanie gminy, bo tutaj bardziej w tej kwestii kompetentnym byłyby Polskie Wody, które gospodarują zasobem wodnym, który należy do Skarbu Państwa. Natomiast istotnie, tak jak pani redaktor zauważyła, kwestia suszy, która ma charakter suszy hydrologicznej, która jest wieloletnia, jest sporym problemem i program mikroretencji dla mieszkańców jest jednym z działań, które gmina Tymbark podejmuje. Również staramy się istniejące, funkcjonujące stacje odzyskania wody dodatkowo jeszcze uzbroić dodatkowe studnie głębinowe, tak aby mieć zapas wody, ponieważ istniejące studnie głębinowe, ich wydajności z roku na rok niestety spadają. Czyli będziecie budować takie studnie głębinowe? Tak, planujemy budowę. Gdzie one będą, ile ich będzie? Planujemy dodatkowe ujęcia wody na górze Łopień. Planujemy dodatkowo studnię głębinową w miejscowości Piekiełka. Ma to związek z planowaną rozbudową wodociągu w przyszłych latach. Oraz planujemy studnię głębinową, uruchomienie jednej bądź dwóch studni głębinowych w Zamieściu. Natomiast powiem tak, że problemem jest również
zlokalizowanie tych studni, ponieważ w wielu miejscach po prostu nie ma warunków hydrologicznych, aby takie studnie mogły być wiercone, bo poziom wód głębinowych tak znacznie się obniżył, więc mamy problem ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji, tak aby tą wodę po prostu znaleźć. No, wodę trzeba zatrzymywać, stąd też pomysł tych zbiorników retencyjnych, ale są też takie, że pomysły na przykład kwietnych łąk, one bardziej dedykowane są może i miastom, gdzie siane są pośrodku betonowego świata łąki, które nie są koszone, ale one zatrzymują wodę w gruncie. Być może gmina ma takie tereny, które mogłaby wykorzystać pod tego typu właśnie zastosowania. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Faktycznie mamy troszkę terenów gminnych w zasobie gminnym. Temat jest na pewno do przemyślenia. Ja myślę, że każda inicjatywa, która zmierza do retencji wody, do zatrzymania tej wody, jest bardzo ważna, bo jeśli sytuacja się nie zmieni na przestrzeni lat, to w najbliższych kilkunastu latach czeka nas susza. Zatrzymanie wody, ale z drugiej strony też trzeba dbać o to, żeby ona była czysta, ta, która jest w gruncie. Wiem, że prowadziliście ewidencję zbiorników, przydomowych zbiorników, a właściwie oczyszczalni ścieków, może tak w ten sposób to nazwę. Właśnie, dużo tych zbiorników jest i jak wielu jeszcze brakuje, żeby można było w ten sposób funkcjonować, jeśli chodzi o oczyszczanie wody? Jest to jeden z obowiązków gminy, prowadzenie takiej ewidencji. Ma to również związek, po pierwsze, z działaniami proekologicznymi, które także przekładają się na kwestie ochrony zdrowia szeroko pojętej, bo czyste środowisko to również nie tylko dobra jakość życia, ale kwestia naszego zdrowia. Natomiast ewidencja ma związek także z rozbudową systemu kanalizacji, bo to też jest kolejne działanie związane i z ekologią, i z ochroną środowiska. Rozbudowujemy sieć kanalizacyjną w Podłopieniu sukcesywnie. W tym roku zamierzamy zbudować kanalizację na osiedlu Smakówka, Kwaśniakówka. Prace rozpoczną się na przełomie czerwca-lipca. W przyszłym roku dalsze części chcemy docelowo skanalizować największą poza tym barkiem wieś, jaką jest Podłopień, a ewidencja jest jednym z aspektów prowadzenia właściwej gospodarki komunalnej. Dużo tych kilometrów kanalizacji powstanie? Łącznie planujemy około kilkanaście kilometrów kanalizacji na Podłopieniu i częściowo również w tym barku na granicy Tymbar, osiedle Tymbar, Pasterniki, to jest na granicy między tym barkiem ma Podłopień. Mam teraz pytanie od naszego słuchacza, który wysłał nam to pytanie na radiowego messengera na Facebooku. Polecamy, można tak robić. My wtedy te pytania zadajemy naszym gościom. Zapowiadamy oczywiście na naszym Facebooku wizyty gości. Pytanie dotyczące budowy chodnika wraz z regulacją wód, które zalewają wodę uprawne przy drodze krajowej. Myślę, że temat znany, bo też dyskutowaliśmy na ten temat. Co tutaj gmina oczywiście przygotowuje dokumentację z GDDK i ja przynajmniej takie informacje mamy. I pytanie brzmi, czy koordynujecie to zadanie i na jakim ono jest etapie? Tak, ten temat jest oczywiście znany. Gmina podjęła ten temat poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Chodzi o dwa odcinki chodnika. Jeden to jest na Podłopieniu i jest on związany, tak jak słuchacz wspomniał, z uregulowaniem również kwestii wód opadowych w tym rejonie. Drugi odcinek to jest budowa chodnika w tym barku. Ze swej strony gmina wykonała dokumentację budowlaną wraz ze wszystkimi koniecznymi pozwoleniami. Uzyskaliśmy również pozwolenie na budowę. Przekazaliśmy tą dokumentację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zwróciliśmy się z prośbą, z wnioskiem do zarządcy drogi gminnej o wykonanie tej inwestycji, gdyż jest to droga krajowa i oczekujemy teraz od Zarządu Dróg Krajowych przejęcia inicjatywy i wykonania chodników. No ale kiedy to się wydarzy? Kiedy prognozuje pan wójt, że będzie już gotowy projekt? Kiedy będzie można przystąpić do tej inwestycji? Z naszej strony projekt został przygotowany, wszelkie uzgodnienia formalne, techniczne są wykonane i dokumentacja jest przekazana do inwestora, czyli do zarządcy dróg krajowych.
Natomiast w kwestii terminu realizacji jestem w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, tutaj z oddziałem właśnie sądeckim, jak również krakowskim, i trudno mi jest powiedzieć termin, bo myślę, że termin powinien paść po stronie Generalnej Dyrekcji. Natomiast ja ze swojej strony zabiegam, robię wszystko, aby ta inwestycja była wykonana jak najszybciej, bo jest ona potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej, która jest główną osią komunikacyjną w gminie Tymbark, ale szerzej w Limanowszczyźnie czy całym tutaj podregionie. A druga kwestia wspomniana uprzednio to regulacja wód opadowych, które budowa chodnika i odprowadzenie wód deszczowych ma przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z polami. No i właśnie tak. To bardzo ważna inwestycja dla rolników. Czyli rozumiem, że trzyma pan tutaj rękę na pulsie, tak? I kontroluje pan tę sytuację? Jak najbardziej, obok budowy ronda na DK20, na drodze krajowej 28 w tym barku, temat budowy chodników jest jednym z priorytetów. Na to rondo, o którym pan wspomniał, też dość długo mieszkańcy czekają. Jaka to jest perspektywa czasu w tym momencie? Mamy porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją, Powiatem a Gminą Tymbark. Mamy stosowne już uchwały, też uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zawarcia porozumienia pomiędzy trzema stronami. Uzgodniony jest w ten sposób, iż Gmina Tymbark będzie partycypować 50% w koszcie wykonania dokumentacji. Tą dokumentację ma zlecić powiat limanowski. Myślę, że tutaj koniec 2021 roku to jest taki najwcześniejszy termin, kiedy ta dokumentacja będzie wykonana. Więc później dopiero przetargi, później kolejne etapy, tak? Tak. Czyli bardzo długo będziemy jeszcze czekać. Na pewno. Ja chcę tutaj powiedzieć, że temat przygotowania dokumentacji, uzgodnień, uzyskania stosownych też odstępstw, bo takie będą konieczne w przypadku budowy tego ronda, to są procesy inwestycyjne, które ciągną się latami, ponieważ stopień skomplikowania zarówno techniczny, ale i też formalny takich inwestycji trwa. Podobnie było w przypadku chodników. To zajęło nam prawie 2 lata skompletowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń. Są to bardzo skomplikowane sprawy z punktu widzenia zarówno technicznego, formalnego, wymagające uzgodnień wielu instytucji i złożone tematy. Zaczyna nam się kończyć czas, więc na sam koniec spytam jeszcze o inwestycję, o której pan powiedział mi przed rozmową, czyli modernizację urzędu gminy. Co tutaj się będzie działo? Tak, ponieważ budynek urzędu gminy wymaga kompleksowego remontu. Zdecydowaliśmy się go przeprowadzić. Zakres jest szeroki, bo obejmuje modernizację dachu, odnowienie elewacji zewnętrznej, odnowienie stolarki okiennej, zamontowanie fotowoltaiki oraz klimatyzacji wewnątrz urzędu. Dodam, że budynek urzędu jest taką wizytówką dla Tymbarku. Jest on objęty ochroną konserwatorską, jest zabytkiem, jest wpisany do rejestru zabytków. Te prace modernizacyjne prowadzone będą w uzgodnieniu oczywiście z konserwatorem zabytków. Także budynek odzyska swój dawny, historyczny blask. Ale one ruszą już w tym roku te prace, czy? Tak, planowane są w tym roku, planowane zakończenie jesienią tych prac. Ile to będzie kosztować? Jeszcze nie mamy podpisanej umowy. Myślę, że jak będzie podpisana umowa, wtedy będziemy mogli powiedzieć dokładnie. 27 minut po godzinie 8. Wysłuchacie Radia RDN. Naszym gościem był dziś wójt gminy Tymbark, Paweł Ptaszek. Dziękuję bardzo za to spotkanie i rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.